Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, wiem, że ta uwaga była skierowana pod moim adresem, bo jestem zbyt wielkim gadułą. Będę się starał skracać i niech mi Pan bezceremonialnie włącza to wtedy się będę ograniczał. Ale nie będę go czytał. Reasumując, chciałbym pokrótce powiedzieć tak. Projekt jest niedoskonały. Tak delikatnie to nazwijmy. Projekt jest niedoskonały z jednego mianowicie powodu, że przestępstwa przeciwko ludzkości, pokojowi, przestępstwa przeciwwojenne wprowadza się mowę nienawiści. Tam są inne, co innego jest przedmiotem ochrony. Dwa, do rozdziału 32, 256, 257, to są przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, a nie nawoływanie do nienawiści na tle tożsamości płciowej, orientacji seksualnej itd. W mojej ocenie prawidłowo skonstruowany rozdział powinien zawierać się rozbudowany w rozdziale 17 przeciwko czci i nietykalności cielesnej. I tutaj trzeba by przy 216 i następne to rozbudować, że znieważenie z powodów czy na tle. Ale wydaje mi się, że ta regulacja jest regulacją dzisiaj w naszym porządku prawnym wystarczającą. I chcemy tworzyć nadregulacje, bo my chcemy po prostu nadmiar tych przepisów. Wydaje się, że jak napłodzimy tych przepisów bardzo dużo, to się sytuacja poprawi. Nieprawda, ona się nie poprawi. Druga sprawa. Nie rozumiem w ogóle tego 194, 195 z tymi funkcjonariuszami. Odpowiadając na pytanie postawione przez pana posła Markasta, nie było sytuacji takiej, żeby funkcjonariusz publiczny uniemożliwiał czy ograniczał w przysługujących prawach ze względu na przynależność wyznaniową, czy też złośliwie przeszkadzał w wykonywaniu kultu religijnego lub pochówku. Nie było takich spraw w ogóle. Poza tym jest artykuł 231. To jest przestępstwo funkcjonariusza, który działa lub zaniecha działań i działa na szkodę porządku publicznego lub interesu prywatnego. I tutaj jest problem wyczerpany. Tworzymy regulacje zupełnie zbędne. Nie dość tego, dajemy takie same zagrożenia. Trzecia sprawa. No, artykuł 196 z kolei jest, jakby to powiedzieć, jest tak zmodyfikowany, żeby nie można było tego czynu przestępnego popełnić. On jest tak zrobiony, żeby go nie można było popełnić. Bo pierwsza rzecz, 53 Kodeks Konstytucji, proszę Państwa. Wolność sumienia i wyznawania religii. Jest zagwarantowana Konstytucja. I wyraźnie, w sposób jednoznaczny mówi się o tym, że nie tylko swoboda wyznawania, wyrażania religii i wolność sumienia jest podlega ochronie, ale również świątynie, przedmiot czci religijnej. Co my tutaj robimy? Robimy jakiś taki twór, kto umyślnie po pierwsze. To jest wiadomo, że 196 zawsze musi być popełniony z winy umyślnej. I po co to określenie umyślne? Gdyby było, można było nieumyślnie, to by było napisane, że można popełnić nieumyślnie. Czyli to jest zbędne. Ale zobaczcie Państwo, rozbudowano przedmiot, zakres przedmiotowy tego czynu. Obraża uczucia religijne inne poprzez. A do tej pory, bo kto obraża uczucia religijne, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce kultu. Natomiast dzisiaj mamy dwie przesłanki, bo muszę obrazić uczucia religijne, żeby wykazać zamiar obrażenia poprzez to. Czyli w istocie rzeczy jest to sprawa nie do udowodnienia. Dwa. Robimy to z przestępstwo z oskarżenia prywatnego, kiedy Konstytucja wśród kardynalnych praw wymienia prawo do wolności sumienia i religii. I ustęp drugi daje Państwu do czytania. A my mówimy tak, do 6 miesięcy ściganie z oskarżenia prywatnego. Proszę Państwa, ten kraj wyszedł z epoki ateizacji i ma swoje określone doświadczenia. I my nie możemy tego bagatelizować i nie możemy tego wekslować.
W związku z tym musimy tutaj w tym zakresie, kodeks karny musi być jednoznaczny, bo ten kodeks karny jest realizacją tego zapisu konstytucyjnego. Zrobi Wysoka Izba, jak uważa. Jak zrobi, jak przegłosuje, tak będzie. Jeżeli pójdzie do komisji, to uważam, że nad tym projektem trzeba mocno popracować. Przede wszystkim, proszę? Stanowiska rządu nie ma, ale wyraziłem pogląd w imieniu ministerstwa. Dziękuję bardzo panu ministrowi Kozdroniowi.